Dzień dobry. Jak pewnie wszyscy wiecie, młodzieżowym słowem roku 2018 został dzban. No i tak śmiesznie się złożyło, że w ostatnim czasie trochę się ich nazbierało. Pierwszym z dżentelmenów, który dał nam wszelkie powody, żeby podejrzewać go o jakieś pokrewieństwo z ogólnie pojętą ceramiką, jest nieśmiertelny José Mourinho. José Mourinho stwierdził ostatnio, że nie wie, kiedy Manchester United będzie znów rywalizował o trofea i twierdzi, że zależy to od tego, czy wobec rywali zostaną zastosowane zasady financial fair play. Krótko mówiąc, mój ukochany Portugalczyk uznaje, że to ta niedobra UEFA, FIFA, że to są ciała, które niesprawiedliwie pozwalają rywalom Mourinho szastać pieniędzmi, w związku z czym on niebiedny nie jest w stanie z tym walczyć i to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która sprawia, że ten specjalny jeden nie jest w stanie zdobyć mistrzostwa z Manchester United. I bardzo żałuję, że Mourinho na konferencję, w trakcie której pozwolił sobie skorzystać z tego, czy pozwolił sobie wysnuć tę tezę, że nie miał pewnej tabelki, myślę, że to jest całkowity przypadek oczywiście, tabelki, którą za to ja przygotowałem. Otóż tutaj macie taką rozpiskę tego, ile punktów zdobyły ekipy United, Manchester City, Tottenhamu, Arsenalu, Chelsea i Liverpoolu od momentu, w którym Mourinho został trenerem Manchester United. Mamy też bilans transferowy w milionach euro. Bilans, czyli różnica pomiędzy wydatkami a przychodami z ruchów na rynku transferowym. No i tak się śmiesznie składa, że więcej punktów to Mourinho zdobył tylko od Arsenalu, a to i tak raptem 4, a wydał więcej pieniędzy niż Chelsea i Arsenal razem wzięte. Jeżeli dodać do tego Tottenham, to niewiele więcej Londyn wydał na nowych piłkarzy niż United. No, taka tam ciekawostka. Wiecie, ja te liczby tutaj w gruncie rzeczy jako ciekawostkę tylko podaję. To są tylko liczby. Wnioski możecie wysnuć sobie sami. Ja tutaj nie oceniam, aczkolwiek... No, powiedzmy może tylko, że chyba oczywistym jest, że fakt, że Mourinho zdobył 23 punkty mniej od Tottenhamu, pomimo tego, że jakby to powiedzieć, 350 to więcej niż 49, jeżeli chodzi o wydatki, no to jest oczywiście żydowski spisek, to chyba nikt zdrowy na umyśle nie ma cienia wątpliwości. Następna osoba, która mi się w tym dzbanowym kontekście rzuciła w oczy, to jest Pele. Jestem przekonany, że czytaliście już to. Pele stwierdził, że Messi gra tylko jedną nogą i wykonuje tylko jeden zwód. Jak można porównywać piłkarza, który grał dobrze głową i uderzał z obu nóg z kimś, kto nie główkuje, posługuje się tylko jedną nogą i ma w swoim repertuarze jeden zwód, powiedział Pele w rozmowie z dziennikiem jakimś tam. Powiem wam tak. Nie zamierzam się tutaj rozwodzić nad tym wszystkim, bo są takie bzdury w oczywisty sposób, że nie ma sensu. Ja tylko tak sobie myślę, że nie bardzo rozumiem, dlaczego to cały czas słowa Pelego odbijają się takim echem, że przecież to powinno być tak jak u nas z Janem Tomaszewskim, który gdzieś tam wypowiada, powiedzmy, dosyć kontrowersyjne tezy, natomiast wszyscy traktują to z potężnym dystansem i to nie jest tak, że jeżeli, nie wiem, Tomaszewski powie, że Wojciech Szczęsny jest najgorszym bramkarzem reprezentacji Polski, jakiego kojarzy, oczywiście czysto teoretycznie, gdyby tak powiedział, no to nie odbiłoby się to takim echem, bo wszyscy wiemy, jak to wygląda. W moim odczuciu, jeżeli Pele mówi takie rzeczy,
Wiecie, z całym szacunkiem do starszych osób, ale uważam, że Brazylijczyka należy traktować trochę jak, no wiecie, tego dziadka zasłużonego, ale który wczoraj znowu, no niestety, ale posolił kawę, bo mu się coś tam poprzestawiało. No, piłkarsko jest parę w tym momencie osobą, która gdzieś funkcjonuje w innej rzeczywistości. No i nie nagłaśniałbym tego wszystkiego po prostu, bo im więcej nad tym myślę, tym więcej niegodziwości przychodzi do głowy, tym więcej dosyć brzydkich określeń, pozbawionych krzty chociażby szacunku, także zostawmy to może. No chyba, że jesteście strasznymi okrutnikami, no to bardzo wam polecam taką nitkę na Twitterze. Tutaj niejaki Rudy napisał coś takiego, dam linka w opisie. No jest tam rozkład tego, jak dorobek bramkowy Pelego wygląda i dlaczego on wcale nie jest aż taki imponujący. Dodam, że pomimo tego, że autorem jest Rudy, no to tutaj nie macie kłamstw. To jest wszystko prawda w moim odczuciu. Także jeżeli uważacie, że chcecie się utwierdzić w przekonaniu, że Pele bzdury gada i że sam wcale nie powinien być uznawany za jakiś niesamowity punkt odniesienia, no to to jest miejsce dla was. Dosyć ciekawą rzecz powiedział też Thibaut Courtois po wygranej wyjazdowej Realu z Huescą. W pierwszej połowie graliśmy dosyć dobrze. Strzeliliśmy szybkiego gola, kontrolowaliśmy mecz, a oni mieli jedną sytuację, którą dobrze obroniłem. W drugiej części graliśmy jednak pod wiatr, co mocno wpłynęło na mecz, bo ciężko było tworzyć akcję. Tak, on naprawdę tak powiedział. Dość powiedzieć, że cytuję wam tutaj tłumaczenie wywiadu ze strony realmadrid.pl, która nie ma najmniejszego interesu, żeby fałszywie oczerniać piłkarzy królewskich. No i jakby to powiedzieć, Thibaut Courtois zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz w współczesnej piłce. Coś, co niepotrzebnie sprawia, że spotkania są takie jakby bardziej losowe. Sprawia, że nie tylko umiejętności decydują, no bo no faktycznie wiatr jest strasznie dużym problemem i no jakby nie patrzeć, idealnym dowodem na to, że to prawda, są skoki narciarskie. Tyle tylko, że w tej wyjątkowo szlachetnej dyscyplinie sportu poradzono z tym sobie poprzez te całe tam przeliczniki, tak, jakieś tam dodaje, odejmuje się punkty przez wzgląd na wiatr. Słuchajcie, no świetnym pomysłem wydaje mi się byłoby zaadaptować to do piłki nożnej. Krótko mówiąc, powinno się skończyć 1,21 do 0 dla Realu Madryt w tym spotkaniu, bo druga połowa była pod wiatr. A już tak troszeczkę bardziej na serio. No niestety, ale oglądałem ten mecz z Huescą. I nie chcę twierdzić, że granie pod wiatr jest zupełnie nieistotne. Oczywiście ma to jakiś wpływ na przebieg spotkania, tak samo jak stan murawy, jak temperatura, jak wilgotność powietrza, jak to, czy pada, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętać jednak należy, że no wieje jednym i drugim tak samo, tylko że po prostu przez 45 minut ten wektor tego wiatru jest dla twojej drużyny troszeczkę inny. I tyle, no. To jest naprawdę... No, Thibaut Courtois jest doświadczonym piłkarzem i powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli faktycznie wiatr przeszkadzał i nawet jeżeli szczerze tak sądzi, no to że zostanie po takich słowach wyśmiany, niezależnie od tego, czy ma rację, czy nie. Także no, powściągnąłbym komentarze tego typu, Thibaut. Szkoda, bo panie Belk, grasz naprawdę bardzo dobry sezon moim zdaniem i jesteś, nawet jeżeli nie dramatycznym, to przynajmniej widocznym upgrade'em w stosunku do tego, co prezentował ostatnimi czasy Keylor Navas. No i swoją drogą, no nie zapominajmy o tym, tak? To jest spieprzony Real Madryt, klub, który, jeśli dobrze kojarzę, ma drugi najwyższy budżet płacowy na świecie. I w spotkaniu z pierwszy raz grającą w Primera División Huescą
Zwycięstwo 1-0 ledwo tłumaczy się wiatrem, tak? No, fajnie. Ja dodam tylko jeszcze, że uczciwość wymaga, żeby wspomnieć, że po meczu inni piłkarze Realu już tam mówili o tym, że wiatr tak naprawdę nie był istotny, przynajmniej nie był decydujący, ani nie może być wytłumaczeniem. Ja jestem przekonany, że gdyby ta rozmowa z Courtois trwała dłużej, to on sam też by do takich wniosków doszedł. Jak już przy meczu z Huescą jesteśmy, już tak troszeczkę odbiegając od tematu dzbanów, no to kolega Mateusz był tak miły, że przetłumaczył pewnego tweeta. Otóż brzmi on tak. Lucas Vazquez jest jak ty, gdy byłeś mały i grałeś w Tekena. Kiedy robisz się nerwowy, zaczynasz naciskać wszystkie przyciski i wychodzi, co ma wyjść. Coś niesamowitego ten komentarz. Nie da się celniej. Lukas na pewno jest piłkarzem, któremu nigdy nie można odmówić zaangażowania. Troszeczkę może okiełznania taktycznego i tak dalej mu brakuje, ale często jest bardzo pożyteczny i to właśnie dzięki temu, co tutaj zostało przytoczone. Krótko mówiąc, dla mnie Lucas Vazquez jest od dzisiaj po prostu Edim Gordo. No ale do ceramiki wracając, słyszeliście z pewnością o kimś takim jak Dariusz Szpakowski. Otóż w poniedziałek legenda polskiego komentarza sportowego była w tak zwanej misji Futbol, to jest taki program na Onecie. No i powiedział coś takiego. Jego 75 milionów Ajaxowi, co było w ogóle największym w historii Ajaxu transferem. I zmartwiony jest Pep Guardiola, że City nie postarało się o to, żeby on poszedł. I w odpowiedzi De Jonga jest taka, że no, on się zastanawiał, bo City jest umoczony, prawda, w fair play. A przecież pamiętam, że on tak samo jest umoczony. Uwierzcie mi, naprawdę bardzo długo, zarówno w anglojęzycznych, jak i w tych holenderskich mediach szukałem wypowiedzi, w której Frankie de Jong faktycznie mówiłby, że nie chce do City, bo tam jest problem z financial fair play. No i tak się zastanawiam, skąd to Szpakowski wytrzasnął? No bo naprawdę szczerze wątpię w to, żeby sytuacja, wytłumaczeniem jej było to, że Frankie de Jong sam z siebie zadzwonił do Dariusza Szpakowskiego i wytłumaczył mu, jakie jest jego podejście do całego tematu, po czym pan Dariusz uznał, że z nikim się tym nie podzieli, że rozmowy oczywiście nie nagra, a wszystko powie dopiero w misji Futbol. No nie, tak nie było po prostu. Krótko mówiąc, no to są bajeczki, bo zakładam, że po tym jak Patryk Idasiak, który jest fanem City, czyli strony zainteresowanej w tym temacie, on również nie widział żadnych wypowiedzi tego typu. Jeżeli największy w Polsce fan site Ajaxu, w zasadzie chyba jedyny poważny po prostu, również potwierdza to moje podejrzenie, że to jest wszystko zmyślone, to bzdury. Powiem tak, trzymajcie się zarówno Mariusza Mońskiego na Twitterze, Ajax Newsflash czy mnie, jeżeli jest coś z Ajaxem związanego, bo inaczej zostaniecie po prostu haniebnie oszukani. Nie chcę, żebyście byli oszukiwani. Krwawi me serce, kiedy takie rzeczy się dzieją. Krótko mówiąc, research pana Dariusza Szpakowskiego, ewentualnie osób, które za ten research odpowiadają u pana Dariusza, skomentowałbym... I na sam koniec, nie wiem, czy oglądacie Ekstraklasę. Zakładam, że część z was na pewno serwuje sobie tę osobliwą rozrywkę. No w każdym razie Zagłębie Sosnowiec gościło w Szczecinie nie tak dawno temu, no i w tymże spotkaniu niejaki Aleksander Cristovao Mfutili dopuścił się dosyć brzydkiego faulu na panie Walukiewiczu, który zresztą zakończył się czerwoną kartką dla piłkarza gości. No i wspominam o tym, bo Zagłębie Sosnowiec wypuściło oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Zagłębie S.A. przeprasza pana Sebastiana Walukiewicza za brutalny faul naszego piłkarza Aleksandra Cristovao Mfutili podczas meczu Pogoń Szczecin Zagłębie Sosnowiec. Jest nam niezmiernie wstyd i przykro z powodu zaistniałej sytuacji, szczególnie, że nasz zawodnik po zdarzeniu nawet nie przeprosił.
Zagłębie nie akceptuje takiego zachowania i surowo ukaże zawodnika za brak elementarnych podstaw wychowania, szacunku dla rywala, ale przede wszystkim drugiego człowieka. Wierzymy, że faul nie spowodował uszczerbku na zdrowiu Sebastiana. Z wyrazami szacunku, Marcin Jaroszewski, prezes zarządu Zagłębie S.A. Pozwolę sobie znowu skorzystać z mojego czarodziejskiego narzędzia do komentarza. Jestem naprawdę zszokowany. Nie pamiętam sytuacji, w której jakikolwiek komunikat jakiegokolwiek klubu na świecie, żeby wzbudził takie moje uznanie. Naprawdę, publicznie tak konkretnie skrytykować własnego piłkarza, posypać głowę popiołem i po prostu wykazać się klasą. Nie spodziewałem się czegoś takiego. I brawa za stanowczość, naprawdę. Pełna klasa. I pan Mfuti został jeszcze bardziej ukarany, bo dostał tam jakąś karę finansową, ale również spotkała go taka nieprzyjemność, że został tam zesłany do drużyny rezerw i wystawiony na listę transferową. Krótko mówiąc, no, został potraktowany jak, no nie wiem, no, oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji, ale jak taki piłkarski zbrodniarz wojenny. No i tak się zastanawiam, że to jest bardzo surowa kara i nie wiem, czy nie jest zbyt surowa tak naprawdę. Nie wiem, czy ona ma związek z tym, jak sam piłkarz zareagował na to, że klub potępia jego zachowanie. A może to jest tylko i wyłącznie pretekst, tak? Ten tamten faul. Że to tylko pretekst, żeby się go pozbyć, że wcześniej było coś nie tak. No, nie powiem. To ta naprawdę bardzo surowa kara budzi we mnie pytania jakieś. Tak jakby kara naprawdę surowa się należała, ale czy aż tak? No, mam pewne wątpliwości, szczerze mówiąc. Dlatego takie pytania się po prostu w głowie rodzą. No, niczego nie poradzę. No i to tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że taka luźniejsza forma z po prostu z pojedynczymi, krótkimi rzeczami, do których się jakoś tam odnoszę, wam pasuje. Nie zapomnijcie dać mi o tym znać w komentarzach, bo inaczej na to nie wpadnę. I to tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.